Dzień dobry, witam, Janusz Kowalik ponownie. No, w dniu dzisiejszym mamy niedzielę, czyli jest 13 dzień mojego protestu głodowego. Minimalnie zbliżamy się, myślę, pomału do celu, w związku z tym, że w dniu 20 czerwca, czyli po 10 dniach od mojego protestu, od rozpoczęcia protestu głodowego, mającego na cel sprowokowanie i zajęcia stanowiska w tej materii, rzecznik dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wydał lakoniczne dwustronicowe oświadczenie w tej materii, obciążając mnie tam oczywiście różnymi hipotetycznymi kwestiami, które absolutnie albo nie mają miejsca, nie miały miejsca, albo były naprawdę szereg lat temu. Natomiast w związku z powyższym w dniu 21, czyli na drugi dzień po uzyskaniu tej informacji, że jest takie stanowisko, zostało przygotowane oświadczenie, ustosunkowywując się przeze mnie do tej materii. W dniu jutrzejszym, czyli w poniedziałek, zostanie przesłane do medii, które zainteresowały się tą sprawą, które udały się do rzecznika Izby Skarbowej, jak również rzecznika Urzędu Kontroli Skarbowej celem ustosunkowania się do mojego protestu. Jak już wielokrotnie podkreślałem, mój protest głodowy ma na celu wyjaśnienie, a przede wszystkim wyciągnięcie na światło dzienne bezprawnych działań dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z ulicy Łokietka, jak również inspektorów, a w szczególności inspektora Doległe, który przez 5 lat prowadził kontrolę w firmie Impex Scrap Recycling. Niemniej jednak również, jeżeli chodzi o Państwa, w tym momencie oświadczam, że to moje oświadczenie, jak również stanowisko rzecznika Urzędu Kontroli Skarbowej znajdzie się w internecie, abyście się Państwo mogli szczegółowo zapoznać z moim stanowiskiem, przy czym to stanowisko w szczególności zawiera oczekiwania ustosunkowania się właśnie przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej do szeregu kwestii, które miały ogromny wpływ na wydanie bezprawnej decyzji, która no, generalnie jest oderwana od rzeczywistości.